Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Mam dla Was kilka ogłoszeń, tak na początek. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na te cztery linki, które znajdują się w prawym górnym rogu mojego kanału na YouTube. Pierwszy to link odnoszący się do profilu na portalu EkoRepetycje. Moja oferta to nauka języka japońskiego i szachów. W razie pytań zapraszam do wysłania wiadomości prywatnej. Kolejna ikona to mój profil na portalu czeskom, dobrze znany z filmów, jakie dla Was nagrywam, więc od razu przejdźmy do kolejnej ikonki. Ten przeskoczmy. Ostatni link odnosi nas do mojego fanpage'a na portalu Facebook. Znajdziecie tutaj kilka fajnych udostępnień, zapowiedzi moich filmów, jak też zadanka szachowe do samodzielnego rozwiązania. To tanie za darmo, jest to jak najbardziej bardzo fajna opcja treningu szachowego. Jak najbardziej Wam ją polecam. Na moim fanpage'u znajdziecie także linki do moich kursów na Udemy. Jeśli zdecydujecie się na ich zakup, właśnie klikając w te linki, ja dostaję 100% wydanej przez Was kwoty. Szczegóły tych kursów znajdziecie klikając trzecią ikonkę na moim kanale na YouTube. Na ten moment są dostępne dwa kursy. Jeden dla początkujących, drugi dla zaawansowanych. Jest jednak kilka opcji z nimi związanych. Możecie kupić je całe lub osobne ich części w formie zipa, który wyślę Wam na maila. Jest też opcja, bym zrobił dla Was film o dowolnej tematyce. W razie pytań zapraszam do wysyłania wiadomości prywatnej. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o te ogłoszenia. Mam nadzieję, że mi je wybaczycie. Starałem się jak najszybciej przekazać Wam te treści. I nie przedłużając, zapraszam na film. Cześć! Witam, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną. Tym razem mam dla Was partię z odtworzenia, ponieważ no miałem okazję, jak zwykle, grając na telefonie, zagrać z fajną przeciwniczką. Tym razem na tapecie Lile Koridze. Jeśli śledzicie moje filmy od dawna, no to wiecie, że wcześniej był jeden film także z partii z nią. Także tamta partia, już wyprzedzając fakty, zakończyła się moim zwycięstwem. Niemniej, co jest tutaj wyjątkowego w niej? No, są trzy rzeczy. Jedna, jej ranking, no wtedy miała jakieś 2200 z kawałkiem. Jeśli dobrze kojarzę, ja miałem 2100. No to ja mam pod 2300, ona ma 2450 w tym momencie. No to wow. No troszeczkę się zmieniły te rankingi. I druga rzecz, taka bardzo wyjątkowa. Jeśli śledzicie mój fanpage, no to wiecie, że to wiecie, kiedy ta gra była grana. No bo tam umieściłem takie fajne zdjęcie właśnie z tym. Udało mi się popełnić brylantowy ruch. No i nawet jest great move, więc zobaczmy, jak do tego doszło. A, przepraszam, no i jeszcze jedna wyjątkowa rzecz. Po prostu została rozjechana. Więc to będzie taki fajny przykład, jak należy grać z kimś o takim rankingu. Albo nawet z kimś, kto przewyższa Was te 200 punktów rankingowych. No to będzie bardziej uniwersalne. Zobaczmy, jak doszło do tej partii. Ogółem czeską wprowadził fajną, nową analizę. Tutaj jacyś coachowie, tutaj jakieś opisy tych naszych partii, tych naszych posunięć. Bardzo fajnie to wygląda. Inny i nowy jest ten. Moja dokładność to była 84,4, no, czyli no tego szału nie ma, tej dolnej granicy 90%, którą zawsze sobie zakładam. Niemniej, no cóż, no ta przeciwniczka jakiś ten opór pewnie postawiła, więc trochę było tam ciężej. Więc zobaczmy. D4, no to gramy C5. Dlaczego C5? C5 to takie zaproszenie do Benoni, ewentualnie do królewsko-indyjskiej. Jednak to jest taka fajna transpozycja, bo po C5 przeciwnik no, raczej nie zagra Averbacha. Raczej nie zagra Samisza. Chociaż no, Samisza pewnie zagra, no, ale Averbacha już nie zagra. Samisza też naprawdę musiałby być bardzo upartym przeciwnikiem, żeby zagrać Samisza. No, a tutaj po tych liniach jest kilka naprawdę fajnych wariantów. Na przykład bardzo często ludzie B5
bez względu na ranking biją tego piona. Nie wiem, czemu mi się nie chce zaznaczyć. No właśnie. Po prostu biją tego piona, więc no to jest jak najbardziej ciekawa opcja. No i też szybko, na szybko wam pokażę, dlaczego nie warto się bać poświęcenia tego piona. No bo gracie coś takiego. I jest podbiciem ten pionek. No i jeśli wasz przeciwnik jest naprawdę słaby, no to będzie próbował bronić tego piona. No to wy podważacie obronę tego piona. On dalej broni tego piona. Wy wybijacie. No i pewnie wam się wydaje, kurczę, no przecież, ale głupoty gadasz, no właśnie podwaliłeś piona. Nie jestem pewny co do tego ruchu, ale na przykład można by zagrać B6, żeby podważyć jeszcze bardziej. On pobije, wy pobijecie, on zasłoni się, zagracie coś takiego i jest ok. Prawda? Odbijacie piona. Ale można znacznie lepiej, moi drodzy. Zamiast grać tego pionka B, grajcie królową na F i zdobywacie figurę. Bo wieża w tym momencie jest nieobronywalna, że takie słowo wymyślę. Po prostu nie da rady obronić tej wieży. W sensie, jedyną opcją obrony tej wieży jest zagranie tutaj skoczkiem, o tak. Ale no, czarny zdobywa figurę za pionka. A jeśli chodzi o te pionki, to i tak one wcześniej czy później zginą. Zagrałem tutaj królową na F, ale można jakoś lepiej? Na przykład tutaj można zagrać, żeby już nie cofać tej królowej nie wiadomo gdzie, żeby nie zabierać kwadratu skoczkowi. No ale to taka dygresja, więc no C5 jest jak najbardziej fajnym ruchem, polecam. D5, no bardzo często właśnie przeciwnicy grają w ten sposób. Chodzi o to, że no jednak widzicie, no czarny wychodzi tym pionkiem tutaj, no i będzie chciał wymienić. Tutaj no, bardzo łatwo biały może zrobić transpozycję chociażby do obrony sycylijskiej, grając E4 po wybiciu, zagra skoczkiem, w sumie podwali piona, a to znaczy podwali piona. To będzie coś takiego, no znowu wam pokażę, coś takiego, pyk, 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 pyk. Nie można bić, bo wchodzi królowa z zabiciem skoczka, ale można zagrać gambit Smitha Mura, grając C3. No i to jest jak najbardziej spoko dla białych. Czarny no tutaj ma słabego piona na E5. No tak naprawdę co tutaj można zagrać? No można na przykład oddać tego piona grając skoczkiem tutaj, ale zostajemy z głupim izolakiem na D7, D6. Można po prostu zabić i zagrać tym skoczkiem, on zagra tutaj gońcem z presją na F. No, nie lubię tego wariantu ogółem, dlatego też nie bronię tego pionka. Po prostu idę sobie skoczkiem, on zabije, idę sobie drugim skoczkiem, wyprowadzam tu lub nawet w duchu takiego drakona G6, bo wszystko jest grywane. No dobrze, no ale no wróćmy do tej partii, bo tyle tych dygresji, a jesteśmy na drugim ruchu, prawda? Tak odchodzę trochę od tematu. Zatem no po tym ruchu biały zamyka centrum. D6 jest spoko, tutaj można zagrać naprawdę wiele posunięć, nie wiem, skoczek na F, pionek na G, nawet można od razu grać E6, pewnie, że można zagrać E6, o, antywirusik mi się włącza, to już go wyłączamy. Można na przykład, no właściwie te ruchy, co pokazałem, ewentualnie też fajny wariant, taki trochę ryzykowny, jeśli gra się z kimś dobrym, no mianowicie F5. Ale no, jeśli będzie ktoś dobry, to nawet teraz będzie wam poświęcać tego pionka tutaj w duchu gambitu Albina, tak? Nie lubię tego, więc no... Po prostu, jeśli są debiuty, których nie lubicie, po prostu unikajcie jak ognia. No to lecimy dalej. Co tam nasza przeciwniczka? No nasza przeciwniczka normalnie się rozwija. Niekiedy biały po prostu pomija ruch C4, po prostu od razu wskakuje skoczkiem. No i gramy wtedy taką... Niby zaczęliśmy od takiego Benoniego, no ale no właśnie widzicie, dużo transpozycji. To wtedy gramy taką nowoczesną jakby. Też nie należy się tego jakoś obawiać, jeśli znacie plan
No to my rozwijamy figury, tak jak mówi ten nasz coach. This develops a piece. Kolejne develop a piece. No, plan jest prosty. O, właśnie, dobrze. Rozwijasz swego gońca i dajesz mu jakiś tam scope. No nie wiem, jakieś takie patrzenie, takie dalekosiężne rzeczy na długą przekątną. Po prostu. Zatem, co my teraz tutaj mamy? Rozwinęliśmy figury, więc stoimy lepiej w rozwoju. No to tak klasyk, jeśli chodzi o obronę królewsko-indyjską, nie tylko wariant klasyczny, ogółem obronę królewsko-indyjską, że no po prostu stoimy lepiej, no bo mamy już dwie rozwinięte figury, zaraz zrobimy roszadę. Nasz przeciwnik ma tylko skoczko, ale ma centrum. I jeszcze ten wkurzający pionek na D5, którego pchnęła bodajże w drugim ruchu, tak? Tak, w drugim ruchu. No i ten pionek tutaj, no już nie tak. O tak, już tutaj nam, po pierwsze zabiera nam pole na C6, które tak właściwie jest genialnym polem dla naszego skoczka. On by bardzo chciał tutaj wskoczyć i jakoś oddziaływać na pole D4. No niestety to chyba będzie niewykonane tej partii. Zobaczymy. A jeśli no, nie macie tej opcji skoczka tutaj, no to zawsze macie dwie pozostałe opcje. Możecie zagrać skoczkiem tu, z późniejszym jakimś skoczeniem skoczkiem tu. Niemniej nie polecam tego pomysłu, jeśli macie gońca na G7. Bo wtedy zamkniecie mu tylko przekątną, no i to będzie trochę tak bez sensu. Drugim planem jest skoczek na E6, z późniejszym skoczek C7, goniec, pionek, wieża i pionek. I po prostu biały nie ma jak przeciwdziałać temu przełomowi. Jednak no, musicie pamiętać, że no, to jest bardzo dużo ruchów. No policzmy, kurczę, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ruchów. No to w tym czasie biały spokojnie może zorganizować atak na skrzydle królewskim, gdzie jest wasz król, a tutaj to są jakieś pola w ogóle, opłotki, co to w ogóle jest. Więc no, ten plan jest ryzykowny. Jeśli wasz przeciwnik tutaj będzie jakieś rzeczy przejawiał, jakieś agresywne, no to warto też go w pewnym czasie, w pewnym momencie zarzucić. I to też nie będzie z jakimś wielkim minusem na waszej pozycji, no bo tak naprawdę to są logiczne posunięcia, logiczne rozwojowe posunięcia, więc no jak najbardziej to jest ok. No zobaczmy, co idzie dalej. No normalka, rozwinięta figura. Niekiedy biały rozwija się poprzez goniec tutaj i skoczek tutaj, żeby po prostu już nie blokować swojego pionka na F, żeby ten pionek od razu biegł. Ten plan też jest spoko. Niekiedy, właśnie w tym momencie na przykład mogłaby zagrać F3, gdyby tak bardzo chciała Samisza. No ale no F3 w tej sytuacji to nie jest jednak. Ja osobiście ucieszyłbym się, jakbym dostał F3. Bo ogółem wariant Samisza to jest taki, w książce Gufelda było napisane, że właśnie Gufeld napisał, że jeśli macie wątpliwość, co jest lepsze, czy skoczek na F, czy pionek na F, to zapytajcie skoczka z G1, co myśli o tym, że pionek zabrał mu to pole. No to ten skoczek najprawdopodobniej powie, że jest smutny, no i co to ma być. No dobrze, my rozwijamy swoje rzeczy. Oho. This is the King Indian Defense. You played this opening 3 times, win a 100% with rate. Zatem zagrałem ten debiut na Chess.comie tylko 3 razy, ale mam 100% w nim, więc spoko. I to też, pewnie sobie myślicie, bo zrobiłeś książkę Gufelda. No oczywiście, no przerobiłem książkę Gufelda, no tą, wiecie, tą królewsko-indyjską, no to jest genialna książka. Raz, że macie bardzo dużo wariantów, wiecie, te wszystkie główne warianty w królewsko-indyjskich systemach są pokazane. Wszystkie? Czy jest jakiś wariant, którego Gufeld nie pokazuje? Chwila. Wydaje mi się, że wszystkie. Wiecie? Jeśli się mylę, no to proszę o komentarz. Ale no wydaje mi się, że wszystkie warianty. Ale no też musicie pamiętać, że książki debiutowe, zwłaszcza takie stare, one powinny wam dawać jedynie, pokazywać wam kierunek.
Nie powinny wam mówić, macie zrobić krok prawą nogą na to pole, lewą na to i tak, tak iść do celu. Po prostu takie książki wam pokazują, idźcie na północ. Nauczcie się głównych idei, bo te idee tam są. A, przepraszam, no nie ma tam tam wszystkich wariantów, bo tam nie ma chociażby tego wariantu bez pionka na C i z takim normalną strukturą pionów bez gońca. Skoczek wskakuje tutaj na D7. To bardzo często grał chociażby Dawid Bronsztejn. To jest taki klasyczny wariant w obronie królewsko-indyjskiej, taki ortodoksyjny, taki po prostu klasyka klasyki. Więc no też wam polecam sobie to zobaczyć, jeśli gracie królewsko-indyjską. No oczywiście, no tutaj goniec G4, no to jest oczywiste. Jednak no nie chciałem tego zagrać, no bo widzicie, różnica nie jest jakaś wybitna. Zawsze ten ruch, to znaczy no zawsze, no jeśli zagra H3, tak oj też, obrony makagonowa też nie ma. Tego wariantu też nie ma opisanego, więc no to, widzicie, no nie ma tak wszystkiego ten, ono właśnie proponuje H3. Dlaczego proponuje H3? Ponieważ po wybiciu, na który nie ma innej opcji, no i właśnie on w tej sytuacji, jeśli pobije tym pionkiem, no to mamy obronę Benoni. Jeśli pobije tym pionkiem, no to mamy obronę królewsko-indyjską. Nawet bez względu na to, co jest tutaj napisane. To jest po prostu taka chamska transpozycja w 8 czy w 9 ruchu. Definitywnie definiuje się pozycja. Definitywnie definiuje się. No dobrze, no to nasza przeciwniczka WFM 2451 zabiła pionem E. Zatem już ostatecznie mamy obronę królewsko-indyjską. A6. Tak patrząc na to, no to nie rozumiem idei tego ruchu. You overlooked an opportunity to pin material. No, bez wątpienia, no bo mogłem spinować materiał. Czytajcie tego skoczka na F3. No i właśnie, no to jest taka... No takie główne opportunity. No niestety, no ja tego nie zagrałem, no bo ślepota. Nasza przeciwniczka także jest ślepa. Oczywiście nie obrażając. No bo cały czas, no mogła to H3 wrzucić. No nie wiem, czy ona nie zna tego wariantu. No to jak nie zna, no to czemu zagrała D4? Może po prostu na blicu. Kto ją tam wie. No to my teraz gramy tym skoczkiem. No i to jest opatrzone takim zwykłym wykrzyknikiem jako dobry great move. There was only one move, one good move, and you found it. To znaczy, przepraszam bardzo, no ja na przykład w tej sytuacji mogłem stracić tempo i odejść gońcem tu. Mogłem zagrać gońcem tu. Mogłem, nawet jakbym się uparł, zagrać gońcem tu. Z jakąś kontrolą po wybiciu pola D. No dobra, no dobra, no już nie będę robił głupa, no wiadomo, że no trzeba było wybić po to, żeby ten skoczek z tempem wskakiwał tutaj. No to przecież to nie jest nic odkrywczego. Nasza przeciwniczka, no tutaj jest kilka odpowiedzi na ten ruch. Można zagrać gońcem tutaj, gońcem tutaj. No grają niekiedy też D2, po to, żeby nie przymykać kolumny E na swojej wieży. No. No, ten ruch jest jak najbardziej spoko, no bo cały czas presja jest zachowana, ja swoją królową odejść za bardzo nie mogę. Na przykład jakbym odszedł teraz tutaj, no to jest w ogóle głupi ruch, no bo po wieży muszę się cofnąć tam, gdzie stałem. No bo cały czas pamiętajcie o tym, że skoczek jest związany. A nawet gdyby nie był, no to od razu ta królowa tutaj jest bez sensu. No bo patrzcie, jest otwarta kolumna, no to wskakując na tą linię, wieża wchodzi, no i musicie popełnić jakiś ruch, drugi ruch królową z rzędu. No to jest strata tempa. Po prostu to tak jakby w tej sytuacji, jest wasz ruch, ale mówicie, wiesz co, nie chcę mi się ruszać, weź wykonaj ruch. Biały powie, a spoko, no to postawię wieżę tu. No to jest dosłownie to samo. Więc pilnujcie takich rzeczy. Co ja zagrałem? No ja tutaj pewnie zagrałem skoczkiem, tak mi się wydaje. No oczywiście, że poszedł skoczek.
No ten skoczek oczywiście zmierza tutaj w kierunku z... Moment, moment. Tak. It's good to get your piece out. No jakiś develop tych pisów robię. No bo cóż, no spójrzcie, no. Są figury te dwie. One nie grają. Nawet raz ich nie dotknęliście w tej partii. Zatem no, główna zasada. Rozwijamy to, co nie gra. Nasza przeciwniczka tutaj popełnia no, genialny ruch. No, nie wiem, czy być może to było jakieś dziwne poświęcenie. Poświęca gońca za te dwa pionki w roszadzie. Bardzo brawurowo. Niemniej no, program ocenia ten ruch jako głupi. The game was close to equal, but now white is a losing position. Is in a losing position. No cóż, no losing position, ponieważ no gramy po prostu G5, no co się będziemy cackać. No i goniec zginął. Goniec zginął. Będę to klikał tym, żeby... O, bo tutaj już widać mój genialny ruch, więc mam nadzieję, że nie będzie przeskakiwać. O, będzie przeskakiwać. Moment. No to zrobię detal. No dobra, i chyba przeskakuje. Spoko. Żebyście nie widzieli, żebyście sobie mogli to rozwiązać. No to cóż, no po prostu łapiemy tego. Nasza przeciwniczka oczywiście bierze za dwa piony. No i co my teraz możemy zagrać, moi drodzy? Mamy rozwinięte fajnie figury. Właściwym posunięciem, jak dla mnie, no to było zagranie tutaj skoczkiem w tym momencie. Co ja zagrałem? O, zagrałem skoczkiem, zobaczcie. No po prostu atakujemy gońca. Goniec popełnia błąd, no bo powinien pójść tutaj. To pole jest jego tak naprawdę, więc czemu się cofać? No ja się przestraszyłem, troszeczkę skoczek poszedł do tyłu tutaj. Powinien pójść tu, ale to tam tak naprawdę bez znaczenia. Tu czy tu. Chodzi o to, żeby ten skoczek przeatakował królową, no bo mamy więcej materiału. Mamy więcej materiału, więc nie powinniśmy sobie utrudnić życia. Powinniśmy po prostu dążyć do wymiany tej głupiej królowej. Ale nie za wszelką cenę, pamiętajcie. No bo jeśli w tej sytuacji zagramy królową tu, z myślą, o, wymienimy sobie królowę, o, wymienimy. Ja, ale będzie fajnie. No to cóż, popatrzmy, jakby to wyglądało. Gdyby popełniła błąd, no to byłoby spoko. Jakby zagrała tutaj od razu z widełkami, nie takimi, takimi widełkami, no to się jeszcze możemy obronić. Możemy zagrać tutaj naszą bajeczną królową. Nie może być bicia, bo ginie królowa. Ale mogłaby na przykład zagrać coś takiego. No i przed tym to my już się raczej nie obronimy. Podwaliliśmy materiał, no i jest lipa. Taki mój komentarz. Dlatego też nie powinniśmy dążyć za wszelką cenę do wymiany. Polepszamy swoją pozycję. Królowa na D8 stoi spoko nawet, no bo to jest taki urok w tych królewsko-indyjskich pozycjach figury gońca na C8 i królowej na D, że one cały czas tutaj coś robią. Stoją na tych wyjściowych pozycjach, ale no atakują. Zobaczcie. Ale no wiadomo, królowa na D8, a królowa na H4. Dwie różne królowa. Królowa na H4 to jest naprawdę bardzo fajna figura. Tutaj nie rozumiem w ogóle tego posunięcia, wiecie? No dobra, no niby broni C4. Ale no cóż, no mogła zrobić to samo grając F. Znacznie aktywniejsze posunięcie. Atakuje mi skoczka. Będę musiał marnować tempo, żeby nim odchodzić. Z drugiej strony jednak po F4 otwiera sobie tutaj przekątną, więc ten goniec sobie tutaj by wskoczył. No i po czarnych polach mógłbym stwarzać presję. Więc no pewnie dlatego, no pewnie. No to jest przeciwniczka 2450. No i niestety dobrzy gracze niekiedy sami siebie karzą swoją wiedzą. Ponieważ no, gracz, który nie jest tego świadomy, po prostu zagrałby F4, oj, bach, o, no, to jest właściwy ruch, spoko, udało mi się, ale fajnie, nie? No, tak naprawdę... No, tak, sami widzicie, jak to jest oceniane przez program. Zatem, no, przejdźmy dalej.
No tutaj F5, bardzo logiczne posunięcie. Po prostu marzę o tym, żeby tym pionkiem doskoczyć na F3, no i rozwalić jej strukturę roszady. Co tam dalej? W ogóle nasza przeciwniczka nie rozumie tej idei. Totalnie, no nie wiem co jest grane, no ale zagrała tutaj. Co prawda, no wieżą. Zobaczcie, ta główna zasada, to co powiedziałem, że no naprawdę dobrzy gracze, którzy znają zasady, grają według tych zasad, ale no niekiedy no, musicie się dostosowywać do pozycji, musicie no jakoś w nią wniknąć i starać się ją zrozumieć. No w tej sytuacji no tylko i wyłącznie F4. No ja biegnę dalej, no i tutaj no wcześniej czy później musiało to nastąpić. Przeciwniczka gra F3. F3, czytajcie, mamy bardzo świetne czarne pola dla naszego gońca, ewentualnie skoczków. No i plusem tego jest to, że nasza przeciwniczka, zaraz wam to powiem, w 15 ruchu straciła czarnopolowego gońca. I bez tego gońca to już tutaj po prostu ją kończymy. Rozwijamy skoczki. Całkiem spoko ruch, no bo wiadomo. Tutaj jakieś poświęcenie by mogło pójść, no i też ona przypilnowała tym królem. Przy okazji wieża może tutaj wskoczyć lub tutaj jakoś broniąc. Więc co my możemy zagrać? Z planem wieża na H6. I to jest po prostu coś cudownego. To jest taki typowy plan w obronie królewsko-indyjskiej. Że no właśnie. Ta wieża z F poprzez, nie wiem, F7 na przykład, czy F6 wchodzi albo na G6, albo na H6. No ja wybrałem H6, no bo cóż, no mamy już dwie fajne figury, które atakują tego pionka, więc to jeszcze jedną mi będę mógł poświęcać, no i atakować. No to przeciwniczka tutaj będzie chciała nam wymieniać rzeczy. I tego ja nie rozumiem. Zagrałem tutaj z szachem. I program ocenia to jako niedokładność. Its move doesn't hurt much, but it doesn't help there. Nie rozumiem, wszystko jest w porządku. Po prostu w tym ruchu chodzi o to, że nasza przeciwniczka odchodząc. I teraz my gramy ten ruch. Jeśli ona by zagrała tutaj królową. Wydaje mi się, że po prostu możemy zabijać. Nie wiem, ale w jaki sposób? W jaki sposób ją można tutaj zabić? Czy skoczkiem? Jeśli zabije tak. I coś takiego. No i to wygląda spoko, prawda? Wygraliśmy jakość, tak? Wtedy mieliśmy gońca na czysto, teraz już mamy całą wieżę właściwie. Więc no to jest bardzo fajny wariant. Więc no ona oczywiście tego nie zagrała, ale zagrała skoczkiem. No i ten skoczek, no to już było. Oczywiście wy widzicie, co nastąpiło, ale no zawsze trzeba być świadomym takich opcji. Dlatego też zawsze powtarzam swoim uczniom: róbcie zadanka, nie tylko te przykłady, jakie my robimy na zajęciach. Róbcie zadanka, nie wiem, wróbcie sobie nawyk. Na chess.comie macie codziennie w darmowej wersji, chyba tam, nie wiem, 5 zadanek. Na chess.tempo macie nieograniczoną liczbę zadanek. Po prostu nie tylko ze mną na zajęciach, po prostu w kółko, nie wiem, 10 zadanek dziennie, 5 zadanek dziennie. Kiedy wracacie z pracy, kiedy wracacie ze szkoły, kiedy jesteście na spacerze, widzicie, no nawet ja tą partię sobie grałem będąc na spacerze. No właśnie o to chodzi. No co prawda, no teraz to już trochę zimno i troszeczkę no w ręce wieje. Więc no raczej tej opcji na razie nie polecam, chyba że macie takie specjalne fajne skarpetki na ręce, zwane rękawiczkami. No dobrze, tutaj poszło, oczywiście wieża bije. Dlaczego wieża? Dlaczego nie skoczek? No bo stępem dajemy szacha. I to jest najważniejsze w tej sytuacji, żeby po prostu dać szacha, żeby stępem
Tutaj robiły się rzeczy. Szach, pyk, widełki, ginie królowa. No, no tutaj też. Tutaj jednak będę się zasłaniał tym, że mam tego, że mam bardzo mało czasu. No bo w tej sytuacji. Oczywiście, no wiadomo, że jak teraz patrzycie na pozycję, no, to ale on jest słaby, zabił królową, a mógł po prostu zagrać tutaj i dać mata. Widzicie to? Królowa stąd zabiera te pola, to pole jest zabrane, skoczek jest broniony. Zatem jest mat. No jednak, no ja miałem 29 sekund, no i byłem bardzo podjarany tym, że wygrywam z naprawdę dobrą zawodniczką. Więc po prostu ciachnąłem sobie tego skoczka. Oczywiście tutaj nic się jakoś strasznego nie dzieje. Jakaś taka sekwencja szybka posunięć. No i teraz nastąpił mat w jednym. Congrats on your win. 0-1. Ogółem mat bardzo ładny. No to jest naprawdę no... Jestem pod wrażeniem. O, no tutaj tak. O tak. Bardzo ładny mat. Jestem pod wrażeniem własnego mata. Ale no, to dobrze wyszło, no bo ten mat jest znacznie ładniejszy niż tamten. Królowa zabita. Cóż mogę wam powiedzieć na koniec? No bo to już jest koniec tego filmu. Tak trochę pod koniec starałem się przyspieszyć, no bo wiecie, no, no troszeczkę ten film trwał. Jednak jak powinniście pracować z tą partią? No bo to jest naprawdę genialna partia. Powinniście sobie ją obejrzeć kilka razy i postarać się zapamiętać te motywy, o których mówiłem w czasie tej analizy. Być może kopiować niektóre debiutowe posunięcia, ale po sprawdzeniu z jakimś programem, albo najlepiej z programem i z bazą partii. Na przykład Chess Games, to jest świetna baza partii, polecam wam. Na Chess Tempo też jest. Tutaj na Chess.comie także jest jakaś baza partii, co możecie ją sobie wykorzystać do tego, do polepszenia swojej wiedzy debiutowej. No i tak, to mam nadzieję, że zrozumieliście to, co, o czym tutaj mówiłem, a właśnie jeśli nie, no to jeszcze raz proszę was, żebyście sobie obejrzeli. No bo cóż, no po co ja wam to pokazuję? Nie po to, żeby żebyście widzieli, wow, pokonałeś Gruzinkę 2451, ale kurczę, jesteś dobry, o wow, o wow. A po tym Marianie to ty jeździsz, bo on tam wygrywa z jakimś tam 1600 i to wrzuca. To znaczy, no... Wygrać z 1600 mając tam, nie wiem, ten Mariancello, ile on tam ma, 200? Jakieś coś takiego. I to jeszcze na liczesie, co tam jest niższy poziom. Ale no, to nie jest żadna sztuka. Sztuką mi się jednak wydaje mieć 2200 i wygrać z 2450. Więc dlatego też pokazuję wam takie partie, żebyście widzieli, że ze znacznie lepszymi od was graczami, chociaż ja już z nią mam 2-0 bilans, można wygrać. Jeśli będziecie mieli słuszne nastawienie, jeśli będziecie podchodzić obiektywnie do pozycji, to możecie z kimś takim wygrać. I tego wam serdecznie życzę. Także tradycyjnie już zdrowia, no bo mamy COVID-y i w ogóle tak, epidemię i pandemię. Zatem zdrowia, samych fajnych poświęceń i takich partii, jaką dzisiaj wam pokazałem. Trzymajcie się ciepło. A, no i oczywiście szczęśliwego nowego roku, no bo to już jest taki, nie wiem, czy to będzie ostatni film tego roku, czy pierwszy następnego, ale tak czy inaczej, szczęśliwego nowego roku i trzymajcie się ciepło. Cześć.